Czy wiesz, że Charles Dickens napisał opowieść wigilijną w zaledwie 6 tygodni? Nie wiedziałeś? No to teraz się dowiesz. Słuchajcie, przed nami nasza ostatnia książkowa przygoda tego roku, ostatnia recenzja, pełna intrygujących faktów, pełna ciekawostek, a opowiadać Wam będę dziś o opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny grudniowy przedświąteczny dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia bez tej kultowej już powieści Charlesa Dickensa. No nie wyobrażam sobie. Jak się okazuje, nic w tym dziwnego, dlatego że gdyby nie Charles Dickens, to nasze święta Bożego Narodzenia wyglądałyby zupełnie inaczej. Ale po kolei. Posłuchajcie o opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa w tym pięknym wydaniu z barwionymi brzegami, które mam dla Was i omawiam we współpracy z wydawnictwem Świat Książki. No właśnie, zobaczcie, w moich rękach takie przepiękne wydanie, twarda oprawa, złucenia, barwione brzegi, zakładeczka, coś zjawiskowego. Plan jest taki, zasypię Was dzisiaj ciekawostkami, ale zanim to zrobię, to przypomnę co nieco o opowieści wigilijnej. Ebenezer Scrooge jest zimnym, bezlitosnym Londyńczykiem, dla którego liczą się tylko pieniądze i praca. Za nic ma swoich pracowników, płaci im głodową pensję, a świąteczną atmosferę gardzi. Do czasu. Pewnego wieczoru Scrooge'a nawiedza wieczorną porą zjawa. Zjawa jego byłego, zmarłego już partnera biznesowego Jakuba Marleya. Marley, jak się okazuje, cierpi w zaświatach. Jest skuty łańcuchami, które ciągną go w dół w ramach pokuty za wszystkie krzywdy, jakie wyrządził bliźnim za życia. I ostrzega Scrooge'a, że jego też czeka taki los. O ile czegoś nie zmieni. Scrooge dostaje taką szansę. Murray bowiem zapowiada, że Scrooge'a odwiedzą w Wigilię Bożego Narodzenia nocą trzy duchy. I przybywają trzy duchy o trzech godzinach. Duch świąt minionych, symbol nostalgii. Duch teraźniejszych świąt, symbol współczucia. I duch świąt, które nadejdą pod postacią śmierci, a raczej zjawy, która śmierć przypomina i śmierć w przyszłości niesie. To symbol strachu. Ta jedna noc odmieni Scrooge'a na zawsze. To teraz 10 absolutnie zaskakujących ciekawostek. Pierwsza z nich tylko 6 tygodni, dlatego że Dickens napisał opowieść wigilijną w zaledwie 6 tygodni. Jest to imponujące dokonanie, chociażby ze względu na głębie i na przesłanie, jakie ta powieść niesie oraz na wpływ, jakie ma na kolejne pokolenia i na nas również. Książka została opublikowana oryginalnie w grudniu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 1843 roku i wyobraźcie sobie, że z miejsca stała się bestsellerem. No właśnie, dlaczego Dickens napisał opowieść wigilijną? Pierwsza to była motywacja finansowa. Dickens w czasie, kiedy planował napisać nową książkę, zmagał się z finansowymi problemami. Jego poprzednie prace, szczególnie poprzednia powieść, nie sprzedały się za dobrze. Tak jak również wspomniałam, on sam zmagał się z problemami finansowymi, popadł w długi, a na dokładkę po raz kolejny został ojcem. Od dłuższego czasu więc szukał pomysłu, który będzie w jakiś sposób przełomowy, który coś zmieni i wreszcie przyniesie mu pieniądze. Na pomysł opowieści wigilijnej wpadł zupełnie przypadkowo. No właśnie, drugą bowiem motywacją była motywacja społeczna. Opowieść wigilijna bowiem jest również odpowiedzią Dickensa na ogromną niesprawiedliwość społeczną, na nierówność, jaka panowała w Anglii epoki wiktoriańskiej. Kilka tygodni wcześniej, zanim Dickens zaczął pisać powieść, do jego rąk trafił pamflet. Warto tutaj wiedzieć, że Charles Dickens zaangażowany był od początku w sprawy polityczne, w sprawy społeczne. Był to pamflet dotyczący wykorzystywania siły dziecięcej, dziecięcej siły roboczej, w fabrykach. No i właśnie, jako że Charles Dickens sam w wieku 12 lat musiał podjąć się pracy zarobkowej, to ten temat ogromnie nim wstrząsnął. Przypomniał sobie swoją pracę za głodową stawkę jako dziecko i po prostu postanowił zareagować. Najpierw, wyobraźcie sobie, miał w planach napisanie artykułu pełnego moralnego potępienia, ale wkrótce zorientował się, że by tak naprawdę trafić do czytelników, będzie potrzebował emocji, dużej dawki emocji i
fikcji literackiej. I tak właśnie powstała opowieść wigilijna, w której każdy najmniejszy szczegół, każdy opis, każda postać są jakimś symbolem, niosą znaczenie. No i właśnie mamy status bestsellera, dlatego że już w 1843 roku, kilka tygodni po premierze opowieści wigilijnej, ona się, słuchajcie, wyprzedała całkowicie. 6 tysięcy egzemplarzy pierwszego nakładu. Co ciekawe, ówczesna cena książki wcale nie była niska, dlatego że Charles Dickens zdecydował się wydać opowieść wigilijną, ten pierwszy nakład, w twardej oprawie, ze złoceniami, z ręcznie malowanymi ilustracjami kultowego już dzisiaj Johna Leecha. Ale okazało się, że trafił w dziesiątkę, bo tak jak powiedziałam, pierwszy nakład wyprzedał się w ciągu pierwszego tygodnia świątecznego. Od razu zlecono do druk, a sam Dickens mógł w końcu spłacić swoje długi. Nie wiem, czy wiecie, ale opowieść wigilijna zmieniła tradycje świąteczne. To w ogóle jest szokujące, dlatego że ta właśnie książka miała wpływ na kształtowanie się bożonarodzeniowych tradycji, tych, które znamy współcześnie. Za czasów epoki wiktoriańskiej święta Bożego Narodzenia spędzało się przede wszystkim w tych wyższych kręgach na dawaniu jałmużny, na dobroczynności, natomiast strefy niższe, społeczne, traktowały te dwa dni jako wolne od tego trudu codziennej pracy w fabrykach. Charles Dickens pokazał, że święta Bożego Narodzenia mogą być czymś więcej, mogą się stać rodzinną tradycją, pełną ciepła, pełną dobroci. Na nowo wprowadził w ten czas i magię, i tajemnice, i dobro. Gdyby nie Charles Dickens, być może do dzisiaj traktowalibyśmy Boże Narodzenie jako kolejne dwa wolne dni. Z pewnością zauważyliście, kto czytał albo posłuchał, o czym ta powieść jest, że opowieść wigilijna ma gotycki sznyt, a jest prawdą powszechnie znaną, że towarzystwo wiktoriańskie bardzo ceniło sobie opowieści o duchach. Opowieści mroczne, opowieści tajemnicze, opowieści gotyckie. I tak się akurat składa, że Charles Dickens, słuchajcie, w tworzeniu takowych opowieści strasznych i tajemniczych był całkiem dobry. Zdecydował więc, że do opowieści wigilijnej doda właśnie tak popularny gotycki motyw duchów, motyw zjaw, motyw tajemnicy. Tym samym połączył dwie tradycje. Pierwsza to tradycja religijna, łącząca, tak jak powiedziałam, i dobroć, i jałmużnę, i dobroczynność. A wszystko to z motywami pogańskimi, gdy wierzono, że czas przesilenia zimowego to jest czas, kiedy życie i śmierć przenikają się. Scrooge. Ebenezer Scrooge stał się, słuchajcie, już takim synonimem, stał się symbolem takiego bezlitosnego skąpca, osoby, która no nie ma serca. Skąpstwo i brak świątecznego ducha. Jest bezwzględnym wyzyskiwaczem, który za nic ma sobie bliźnik, nawet tych mu najbardziej oddanych. Ta jego przemiana z cynika w osobę pełną dobroci, pełną współczucia, no właśnie stała się jakby podstawą wielu adaptacji i licznych właśnie przedstawień tej postaci. Co ciekawe, w ogóle słowo Scrooge w języku angielskim właśnie służy opisywaniu osób, które są naprawdę skąpe. A propos języka i zmian, jakie powieść wigilijna wprowadziła do języka, to mam dla Was kolejną ciekawostkę. Książka ta bowiem, słuchajcie, wprowadziła do języka angielskiego kilka zwrotów, takich idiomów, które zostały nam na dłużej. Co więcej, przeniosły się również do innych kultur. Pierwszą z nich jest bah humbug. To jest takie powiedzonko, które powtarza Ebenezer Scrooge, a które określa bezsens, taką blagę. I on tym określa właśnie Boże Narodzenie i tradycje świąteczne z początku. A drugim zwrotem jest Merry Christmas. Tak, kochani, kultowe Merry Christmas, które co prawda w zwrotach oficjalnych w języku angielskim istniało od XVI wieku, ale to Charles Dickens w 1843 roku je dopiero spopularyzował. Co więcej, to właśnie po premierze, po publikacji w 1843 roku opowieści wigilijnej powstała pierwsza komercyjna kartka świąteczna z napisem Merry Christmas. Bah humbug, może nie u nas, ale Merry Christmas jest już synonimem Bożego Narodzenia. Co więcej, opowieść wigilijna, słuchajcie, również z miejsca stała się nie tylko bestsellerem sprzedażowym jako książka, ale również jako inscenizacja. Wyobraźcie sobie, że pierwsza inscenizacja opowieści wigilijnej trafiła na teatralne deski zaledwie kilka tygodni po premierze. Wkrótce za nią poszły kolejne. I był taki moment, że 8 teatrów naraz w Londynie odgrywało opowieść wigilijną właśnie.
na swoją własną modłę. No właśnie, na swoją własną modłę, dlatego że w tamtym okresie nie istniały prawa autorskie jako takie i wielu scenarzystów po prostu zmieniało, dodawało elementy, jak im pasowało. Tym samym też Dickens ani wydawca nie mogli czerpać zysków z adaptacji. Ale tutaj Dickens znalazł, słuchajcie, sposób, a mianowicie postanowił stworzyć swój własny scenariusz. Sam przełożył powieść na sztukę i sam również występował na scenie. No i jak wiemy, do dzisiaj powstały liczne, no niezliczone tak naprawdę adaptacje, zarówno kiedy mówimy o tych teatralnych, o tych filmowych, serialowych, kiedy mówimy o tych profesjonalnych jak najbardziej, ale również tych amatorskich. No. Magia Dickensa trwa. No właśnie, bo teraz musimy wspomnieć o dziedzictwie opowieści wigilijnej. Tak jak wspomniałam, opowieść wigilijna jest jedną z najczęściej adaptowanych w ogóle w historii powieści. Pozostaje też jednym z najbardziej znanych, o ile nie najbardziej znanym dziełem Charlesa Dickensa. Jej uniwersalne przesłanie o dobroci, o nadziei, o duchu świąt Bożego Narodzenia ma wciąż ogromny wpływ na nasze tradycje świąteczne, na to, jak przeżywamy święta Bożego Narodzenia właśnie. I to dzieje się wokół całego świata. Charles Dickens odmienił nam święta Bożego Narodzenia, które teraz przeżywamy nie tylko w gronie rodzinnym przede wszystkim, nie tylko takim podniosłym duchem i świątecznie i wspólnie, ale również w tym czasie świątecznym otworzył nam serca na innych. I to właśnie jest to najpiękniejsze literackie dziedzictwo. A teraz razem z wydawnictwem Świat Książki zapraszamy Was na konkurs do wygrania to piękne wydanie opowieści wigilijnej z barwionymi brzegami na dokładkę w twardej oprawie ze złoceniami. Coś zjawiskowego. Pytanie konkursowe natomiast brzmi, która potrawa świąteczna, który przysmak świąteczny jest Waszym ulubionym i dlaczego właśnie ten, a nie inny? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca roku. Jak wrócę w styczniu, to rozwiążę wszystkie konkursy. Wyniki pojawią się w opisie pod filmem i też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Mam nadzieję, kochani, że ten filmik Wam się spodobał, że dobrze się bawiliście i dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę, nie zapomnijcie też, a jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to możecie subskrybować ten kanał. Zapraszam Was, rozsiądźcie się wygodnie. A ja ogromnie się cieszę, że właśnie ta powieść zakończy recenzencko nasz rok 2023, że byliście tutaj właśnie ze mną, śledziliście kolejne filmy. Dajcie mi też znać, którą adaptację opowieści wigilijnej lubicie najbardziej. Ja jestem ogromną fanką tej Muppetowej, Muppet Christmas Carol z Michaelem Caine'em w roli Ebenezera Scrooge'a. To jest coś niesamowitego. Wzruszam się co roku, łzy mi płyną. To jest taka moja tradycja i taka nasza rodzinna tradycja, by ten film właśnie oglądać w tej Muppetowej wersji. No właśnie, polecam Wam serdecznie, jeśli jeszcze nie widzieliście. A Wy dajcie mi znać właśnie, którą adaptację lubicie Wy. Czy czytaliście opowieść wigilijną, czy ją znacie i czy również lubicie do niej wracać. O opowieści wigilijnej oczywiście możecie poczytać sobie na blogu Wielkiego Buka. Kochani, recenzencko kończymy ten rok i widzimy się na podsumowaniach. Do zobaczenia, pa pa!